Tydzień temu były służby. Jesteś moim schronieniem, kiedy szukam cię. Zsyłasz na mnie, gdy uschnę w wierze nowy deszcz. Dajesz mi miłość, nic nie chcesz w zamian. Umacniasz mnie, nie lękaj się. Już prawie 21:30. Za moment na naszej antenie poradnik pielgrzyma. Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. Włącz i zostań z nami. Poradnik pielgrzyma rozpoczynamy. 21:30 minęła. Zatem trzeba przedstawić naszych gości, którzy nam będą dzisiaj radzić. Dużo radzić o tym, jak się dobrze przygotować do pielgrzymki. Zatem w naszym studiu ksiądz Aleksander Radecki. Można by powiedzieć, że duszpasterz tych, którzy nie chcą iść na pielgrzymkę, nie mogą z różnych względów, po prostu zostają w domu. Jest z nami też ksiądz Tomasz Płukarski, który zajmuje się obsługą medialną pielgrzymki. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Państwa. Szczęść Boże i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Tak trochę niefortunnie zacząłem z tym, którzy nie chcą, prawda? Właśnie. Przepraszam, to wymsknęło mi się. Gdyby nie chcieli, to ani nie słuchaliby tej audycji, ani nie myśleliby o duchowym pielgrzymowaniu. A właśnie, duchowe pielgrzymowanie będzie tematem tej dzisiejszej wieczornej audycji. Będziemy radzić, jak zostać duchowym pielgrzymem, co zrobić, jak się przygotować i jak ma przebiegać takie pielgrzymowanie w domu. A rozmawiamy o duchowym pielgrzymowaniu. Księże Aleksandrze, jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł w ogóle na to, żeby nie ruszać się z domu, a jednocześnie pielgrzymować? Od samego początku, czyli od roku 1980, kiedy ruszyła pierwsza pielgrzymka wrocławska, było wiadomo, że są ludzie, którzy nie będą mogli pójść na pielgrzymkowy szlak z różnych powodów. Nie dostali urlopu, musieli się opiekować dziećmi czy chorymi. Ewentualnie już są w takim wieku, czy w takim stanie zdrowia, że łamaliby piąte przykazanie, ruszając w drogę. I właśnie z myślą o tych ludziach w 1984 roku świętej pamięci już pani Bronisława Hoffman z parafii świętej rodziny we Wrocławiu wpadła na pomysł, by zorganizować ludzi, którzy będą chcieli w formalny sposób włączyć się w pielgrzymkę. I... Moment, czyli wychodzi na to, że to inicjatywa zupełnie oddolna od tych, którzy właśnie chcieli, a nie mogli. O to właśnie chodzi. To jest najpiękniejsze w całej tej inicjatywie, że nie wymyślili tego księża. Może byśmy kiedyś na to wpadli, księże Tomku, ale pani Bronisława była prędzej i po 2 latach... Skąd ona miała taką siłę przebicia, żeby dojść, nie wiem, do Orzecha, do tych, którzy rozpoczynali tą pielgrzymkę, tworzyli ją, żeby powiedzieć, zróbcie nam grupę, bo też chcemy pielgrzymować, ale w domach. Przede wszystkim stąd, że ona opiekowała się chorymi. Chodziła po chorych w domach i widocznie tam, wśród tych różnych rozmów, dojrzała taka myśl, przecież my też z tego chcemy coś mieć. Ciekawe, że jeszcze wtedy Radio Rodzina sprawie nie towarzyszyło, a już powstała myśl, by tym ludziom rozdać jakieś materiały, dać program drogi, tak by ci ludzie, nie idąc, wiedzieli, gdzie w danym momencie pielgrzymka jest, co się dzieje, kto prowadzi jaką grupę. I co ciekawego, od początku okazało się, że to była grupa najliczniejsza. Zresztą nie wszyscy zostali zapisani. Nie wiem, co na to organizatorzy. No to za chwileczkę się tym zajmiemy. Tak. Inna rzecz, że udział zawsze był bezpłatny, więc to nie jest jakiś przytyk do kogokolwiek. Ale wielu niewątpliwie nie miało ani znaczka, ani jakiejś legitymacji czy programu, a jednak wiedzieli, że w dniach pielgrzymki mają być razem. I co jeszcze odczuli wszyscy pielgrzymi? To bardzo wyraźnie ksiądz Stanisław Orzechowski podkreślił.
podkreślał. Mianowicie, że czuliśmy nad pielgrzymką jakiś niesamowity parasol ochronny. I to zarówno wtedy, kiedy były jeszcze czasy komunistyczne i były różne prowokacje na trasie, o czym można by długo mówić, bo ja akurat pamiętam pielgrzymki od pierwszej do 15, kiedy chodziłem, a ksiądz Tomek przejął pałeczkę i wychowany na pielgrzymce chodzi ostatnie 17 razy i też mógłby powiedzieć, że było wiele takich sytuacji, które mogły się źle skończyć, a jednak duchowi pielgrzymi nas ochronili. No jak to jest? Bo to mnie zastanawia, szczerze powiedziawszy. To pielgrzymka sama sobie nie wystarczy? Tam za mało jest modlitwy jeszcze na pielgrzymce, że musi ją ochraniać taka liczna grupa, która właśnie pozostaje we Wrocławiu i w okolicach? Ja myślę, że najważniejsze w pielgrzymce jest to, że my nie wychodzimy jako indywidualni ludzie. Zawsze wychodzimy z rodziny, ze wspólnoty jakiejś w parafii, czy po prostu z parafii. I ponieważ tworzymy jedną wielką rodzinę, to te osoby, które pozostają w domu, starsi, właśnie tak jak ojciec mówił, ci, którzy nie mają urlopu, my ich po prostu zabieramy. Ich intencje, ich modlitwy, ponieważ jesteśmy jedną rodziną, jednym domem, dlatego idziemy razem w pielgrzymce. I ci idący, i ci, którzy pozostają w domach. Należy dodać, że pielgrzymi o tych duchowych pielgrzymach, pielgrzymi idący na szlaku, cały czas pamiętają. Jest niesiony znak tej grupy, aktualnie jest to znak z numerkiem 16 i modlą się w ich intencjach. Poza tym, po powrocie, ci, którzy szli, bardzo często, jeśli to jest dobrze zorganizowane w parafii, odwiedzają tych chorych, czy tych, którzy nie byli obecni na trasie, ze zdjęciami, z opowieściami, czasem z jakimiś drobnymi pamiątkami. No i z obolałymi nogami, bo to zaraz po pielgrzymce, tak na świeżo, żeby jeszcze w pamięci nic się nie zatarło i żeby bezpośrednio przekazać to, co się działo. To jest wtedy, tak, bardzo przekonywujący dowód, że rzeczywiście byli. Co jeszcze ciekawego, ci, którzy idą, biorą ze sobą intencje tych, którzy nie idą. I kto był na pielgrzymce, to wie, że do modlitw, zwłaszcza do koronki, do mszy świętej, do różańca, wpisywane są intencje właśnie tych duchowych pielgrzymów, a także gospodarzy, którzy liczą na to, że ta gościnność ich zostanie potem zamieniona na modlitwę i intencje tych gospodarzy zostaną zaniesione do Matki Bożej. Ale też zauważmy taką bardzo ważną rzecz, że w wielu parafiach naszej archidiecezji ci duchowi pielgrzymi gromadzą się w kościele. Właśnie, o tym jeszcze będziemy musieli porozmawiać, bo to jest cały plan i pomysł na to, żeby nie tylko pozostawać w domu, ale z niego też wyjść. O tym za chwilkę po muzycznej przerwie. Ja zapytuję, jakie macie marzenie? Mówi tak, wykąpać się. Dobra, drugie marzenie, wykąpać się. Na trzecie, wziąć prysznic. No już tak poza anteną ewentualnie jest taka na melodię każdy święty. Każdy opróżniony jest zadowolony. Matko moja, ale no bo to jest problem. Z pół minutki, słuchajcie, wchodzimy do zicierza. Nie, no to daj Bóg, żebym ja tego nie przypomniał sobie.